6 minut po godzinie 10, tym samym oficjalnie w programie po 10. Witam wszystkich tych z Państwa, którym chciało się włączyć telewizory, tudzież różnego rodzaju innego rodzaju urządzenia, dzięki którym można nas oglądać. Pan senator Skurkiewicz skończył swoją myśl. Obiecywałem panu, a właściwie miałem na myśli pana radnego Lecha, który w tej chwili głos ma. Panie redaktorze, no ja rozumiem, że rozmawiamy na temat kwestii związanych z aborcją i tutaj no bez dwóch zdań. Z jednej strony Koalicja Obywatelska wyraźnie w jednym ze swoich 100 konkretach określiła, że kobiety będą miały dostęp do... Panie radny, ale robimy tak. Aborcji, robimy tak, kobiet, ponieważ to połączenie jest strasznie marne. Związanych jak... z, czy to z, tak. Robimy tak, bo to połączenie jest strasznie marnej jakości. Łączymy się z panem raz jeszcze. W międzyczasie Piotr Cieplucha. No, ja myślę, że tutaj są dwa aspekty tej sprawy. Z jednej strony mój uśmiech budzi zachowanie Marty Lempart i to, że 8 gwiazdek nabrało teraz już zupełnie nowego znaczenia. Uśmiech dlatego, że właściwie to było do przewidzenia już w grudniu, kiedy dyskutowaliśmy na temat koalicji, która wtedy się rodziła i zaczęła rządzić w naszym kraju. Zwracaliśmy uwagę wielokrotnie na to, że jest bardzo wiele elementów, zarówno tych światopoglądowych, jak i innych, na przykład związanych z funkcjonowaniem gospodarki, które na podstawie których będą rozdźwięki, będzie rozjeżdżała się ta koalicja 13 grudnia i tak w istocie się dzieje. Z drugiej strony no nie pochwalam zachowań Marty Lempart, zarówno tych wcześniejszych, gdzie przypominam, że niszczone były zabytki miejsca kultu religijnego, jak i tych obecnych, gdy atakuje ona i jej zwolenniczki polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również przy okazji polityków Zjednoczonej Prawicy czy Konfederacji. Na takie zachowanie nie powinno być miejsca w polskiej przestrzeni publicznej. To jedna rzecz. Druga rzecz, warto zwrócić uwagę na to, że to był taki pierwszy duży blamasz Donalda Tuska, głosowanie w sprawie ustawy związanej z depenalizacją czynu aborcyjnego, ponieważ do tej pory jednak ten Donald Tusk miał taki wizerunek autokraty, który twardą ręką kieruje rządem, również narzucał swoją wolę koalicjantom. Zresztą to nie jest tak, że jest to jakaś tajemnica, bo sam wielokrotnie się do tego przyznawał. W tym nagle okazało się jednak, że jego autorytet ucierpiał, że są duże spory w koalicji między lewicą a PSL-em. Ale na to nakładają się również inne sytuacje konfliktowe. A co robi Donald Tusk? No, ucieka na urlop. To jest to zachowanie, które znamy jeszcze z pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że zawsze kiedy pojawiał się kryzys, czy to polityczny, czy gospodarczy, czy jakiś kataklizm, wówczas Donald Tusk znikał na jakiś czas, zostawiał te sprawy do załatwienia swoim współpracownikom, później wracał na białym koniu, próbował rozwiązywać te sprawy z różnym skutkiem, ale na pewno PR-owo tworzył wokół tego bardzo dobrą otoczkę. Mhm. Radny Lech jest już? Mamy to połączenie, czy nie mamy? Nie mamy, no dobrze. Senatorze, do senatora Skurkiewicza. Czy senator Witkowski, myśli pan, że jest przekonany o tym, że uda się osiągnąć to porozumienie, czy nie? Ja nie wiem, co myśli pan senator Witkowski, ale jestem przekonany, że teraz w parlamencie będą trwały bardzo ożywione rozmowy. I tu duży cudzysłów, mówiąc o rozmowach odnośnie tego ponownego wniosku, bo rozumiem, że ponownie zostanie skierowana ta propozycja. Jak powiedział marszałek Hołownia, poddane to będzie całej procedurze od nowa, wszelkim ocenom i uzgodnieniom wewnątrz Sejmu, więc na pewno poczekamy. I będzie to jeszcze przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście tygodni do momentu, kiedy ta sprawa ponownie zostanie zaprezentowana Izbie Poselskiej. Ale proszę zauważyć, że dzisiaj te przepisy, które są, i to też słusznie pan redaktor wspomniał o tych działaniach Ministerstwa
zdrowia odnośnie możliwości sprzedaży dzień po. Ja tego absolutnie nie akceptuję, bo obniżenie wieku do 15 lat, aby taką tabletkę od farmaceuty nabyć, jest rzeczą no, niebywałą. No, po pierwsze, rodzice powinni wiedzieć, co robią ich dzieci. Po drugie, to są absurdy, do których doprowadziła dziś koalicja 13 grudnia, bo dziecku do 18 roku życia nie sprzedawany jest energetyk w supermarkecie, w sklepie, na stacji benzynowej, bo nie ma dowodu osobistego, nie jest osobą pełnoletnią, a pójdzie do apteki i 15-latka będzie mogła kupić tabletkę dzień po. Na szczęście zdecydowana większość farmaceutów w naszym kraju zachowuje się, czy zachowała się tak jak trzeba i wbrew wytycznym Ministerstwa Zdrowia jednoznacznie stwierdzili, że nie będą trudnić się takim procederem. Aborcja jest aborcją i koniec. I takie jest moje stanowisko i to stanowisko jest niezmienne od wielu, wielu lat. Pan radny Lech. Panie redaktorze, rzeczywiście coś miałem z połączeniem. Mam nadzieję, że teraz mnie jest prawie idealnie. To chciałbym tylko przypomnieć, że tak, aborcja była jednym ze 100 naszych konkretów wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Jednak wiemy dobrze, że mamy w tej chwili rząd koalicyjny, rząd, w którym oprócz Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, jest także PSL i Trzecia Droga. Polska 2050. Tak, w związku z tym jestem przekonany, że tutaj musi dojść do konkretnych rozmów, do rozmów z każdym z posłów, ale nie tylko z posłami koalicji, dlatego że chciałem zauważyć, że w tym głosowaniu, które ostatnio miało miejsce, a z 14 posłów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, nie wzięło udziału w tym głosowaniu. W związku z tym z jednej strony zabrakło 3 głosów do przegłosowania wniosku rządzącej koalicji generalnie, ale aż 14 posłów Zjednoczonej Prawicy nie wypowiedziało się podczas tego głosowania, nie wzięło w nim udziału. W związku z tym myślę, że problem jest dużo szerszy i także dużo szerszy niż tu mówił przed chwilą pan senator Skurkiewicz, dlatego że jestem przekonany, że wśród radnych Zjednoczonej Prawicy także nie wszyscy mają takie samo jedno zdanie i są tam osoby, z którymi warto rozmawiać i dojść do konsensusu, który pozwoli, ażeby jednak doprowadzić do jeszcze pewnych ułatwień, jeśli chodzi o kwestie związane z aborcją, tak żeby Polki nie musiały wyjeżdżać za granicę, ale... Uspokoję senatora Witkowskiego. Tak. Jest pan już z nami. No właśnie, kogoś innego łączyliście, a mnie rozłączyliście. Radny Lech. Dobrze, no udało nam się tutaj w końcu wszystkim zebrać podczas tego programu po raz wtóry. Także jeszcze raz chciałbym zakończyć. Ja myślę, że jeśli chodzi o kwestie związane z ustawami aborcyjnymi, to będzie długi proces dochodzenia do pewnego konsensusu. Ja zawsze powtarzałem, że byłem zwolennikiem tego konsensusu, który funkcjonował przez lata w Polsce. Niestety on z różnych względów został zaburzony i w tej chwili musimy dochodzić do, w trakcie rozmów, dyskusji parlamentarzystów, nie tylko parlamentarzystów, ale także organizacji społecznych, do tego, ażeby jednak z jednej strony wspierać kobiety, tak jakby chociażby zabiegami in vitro, które teraz wprowadziliśmy, otwierać nowe żłobki, przedszkola we wszystkich gminach, których tych obiektów do tej pory nie ma, ale z drugiej strony w sytuacjach trudnych, tych najtrudniejszych, pomagać kobietom, aby wyszły z tego problemu, który w jakiś sposób zamierzony, ale niestety często niezamierzony je spotkał. Także tu jeszcze raz powtórzę, myślę, że ta dyskusja, która będzie toczyła się przez najbliższe tygodnie, nie będzie tą ostatnią dyskusją.
Jeszcze na ten temat nieraz będziemy rozmawiali my jako komentatorzy i posłowie i senatorowie w Sejmie. No dobra, panie radny, a co z aborcją do 12? Sprostowanie. A proszę. Uwagę panu radnemu Lechowi, ta jego nadinterpretacja, że w związku z tym, że nie było 15 posłów w czasie głosowania, to jest szansa dla tych lewicujących czy lewackich środowisk, że tam znajdą rezerwuar głosów. Nie, panie radny, bo ta nieobecność była podyktowana albo względami zdrowotnymi, albo inne, które są oczywiste i usprawiedliwione, jak na przykład pana posła Romanowskiego. I gdyby wszyscy ci posłowie i chory Zbigniew Ziobro i inne osoby, które mają problemy ze zdrowiem, byli obecni na tym posiedzeniu Sejmu, to ta porażka Tuska jeszcze by była o wiele, wiele boleśniejsza, większa. I zapewniam pana, że tutaj w tej sprawie, w sprawie aborcji, środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest, czy Zjednoczonej Prawicy jest absolutnie jednomyślne i jestem przekonany, że jeżeli kolejnym razem będzie ta ustawa, to będziemy głosować przeciwko i odrzucić. No dobrze, ja do pana radnego z jeszcze jednym pytaniem. Ponieważ my rozmawiamy o projekcie ustawy, który przepadł w Sejmie, depenalizującym aborcję, czy dekryminalizującym aborcję. Ten projekt ponoć ma być wniesiony jeszcze raz, o czym mi mówił marszałek Hołownia i mówiła Anna Maria Żukowska chociażby, czy pani ministra Kotula, że będą próbowały jeszcze raz wnosić ten sam projekt ustawy, czy też podobny do tego. To ja się zastanawiam, co z tym projektem ustawy, co z tą ustawą dopuszczającą przerywanie ciąży do 12 tygodnia ciąży bez podawania przyczyn czy jakiegokolwiek powodu. Co z tym? Panie radny. Tak, mamy problem techniczny. To pytanie niech będzie pytaniem przechodnim. Do radnego Lecha wrócimy za moment. Pan senator Witkowski. Znaczy, prędzej czy później prawa kobiet będą tak zwanymi prawami konstytucyjnymi, tak? Postanowili niedawno Francuzi, w pierwszej kolejności Senat, a potem w Konstytucję to wpisano. I to one będą decydowały w tym pierwszych dniach od poczęcia o tym, czy tą ciążę chcą mieć, nie chcą jej mieć, czy to są właściwe warunki, właściwy czas na to, żeby ją przepraszam, to zgodnie dzisiaj, z prawami natury... Po świat idzie w tym kierunku, tak, jest proces laicyzacji naturalnym procesem, proces komunikowania się między narodami świata jest naturalnym procesem. Oczywiście na to trzeba trochę czasu, no i większej dojrzałości po stronie mężczyzn, bo moim zdaniem, jakby było referendum tylko i wyłącznie, gdyby kobiety miały prawo głosować, no to wynik byłby jednoznaczny. I to nawet w takich państwach bardzo silnie katolickich albo innych wyznawców innej religii. Natomiast niestety my jako mężczyźni zawsze staraliśmy się mieć władztwo nad kobietami, tak było historycznie. Ale przypomnę, że to Polska była w awangardzie Europy, jak jedna z pierwszych państw w Europie dawała prawa kobietom do głosowania. A panie przypomnę, senatorze, że jeszcze 100 lat temu w Wielkiej Brytanii tak, się nie mieliśmy mogły w Polsce kobiety od roku 1918. Przypomnę o tym, że w Niemczech, żeby kobieta mogła podjąć pracę w XIX wieku, musiał się można to zgodzić. I stąd Bismarck wymyślił ten wdowi grosz, że jak ten mężczyzna zapracowany przez całe życie umiera parę miesięcy po osiągnięciu wieku emerytalnego, żeby te kobiety miały z czego żyć, popracować im nie, bez zgody męża nie było wolno. No, musimy się pogodzić, panowie, z tym, że prędzej czy później rola kobiet w życiu naszym, nie tylko prywatnym, ale publicznym, będzie rosła. I przykład chociażby Stanów Zjednoczonych, Kamala Harris, która ma szansę zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, co na pewno w tym amerykańskim świecie no, będzie dużym wyzwaniem. A przypomnę sobie, a byłem w 2008 roku na zaproszenie Partii Demokratycznej jako szef Unii Pracy w Nowym Jorku, kiedy brałem udział w pierwszych takich majowych spotkaniach późniejszego prezydenta Obamy. Nikt też nie dawał mu żadnych szans na to, że będzie prezydentem, bo jest czarnoskóry, że pochodzi z Afryki. Dobra, wątek Stanów Zjednoczonych i wątek wyborczy, pozwoli pan senator, zostawimy sobie na inny czas i na inną rozmowę. W tym kierunku, że rola kobiet będzie rosła i ich prawa są niezbywalne.
Nieważne, jak będziemy czyli głosować. Prawa do czego? Czyli prawa do czego, gdyby pan doprecyzował? No generalnie do decydowania o własnym ciele, no bo ta ciąża kobieta, w tych pierwszych tygodniach... Ale to przepraszam, to od razu doprecyzujmy. To znaczy, że dzisiaj kobieta nie ma prawa decydowania o własnym ciele? No nie ma, bo jeżeli rzeczywiście dzień po zajściu w ciąży w jakiś tam sposób chciałaby się legalnie przy pomocy rodziców pozbyć tej ciąży w wyniku zażycia tabletki dzień po, no to ona jest niekarana i to już jest duży krok naprzód, ale przypomnę, że jeszcze ileś lat temu była to też karana, bo tabletka dzień po była zakazana. Ale jeżeli tak powiedziałem wcześniej, rodzic jej pomoże w tym, to on może podlegać. Panie senatorze, sorry, ale to jest logika, powiem szczerze, której ja nie rozumiem. Panie redaktorze, dam raz jeszcze, ponawiam pytanie. Rozmowy, panie redaktorze, zapraszam. Czy dziś kobieta decyduje o własnym ciele, czy nie decyduje o własnym ciele? Mówiąc inaczej, czy dziś kobieta jest wolna, czy jest ubezwłasnowolniona? W części decydowania o tym, czy chce urodzić dziecko, czy nie, jest ograniczona niesprawiedliwymi zapisami prawa i dziwnymi postanowieniami Trybunału. W takim razie po ludzku będę pana pytał. Czy kobieta, decydując się na stosunek seksualny, mówiąc inaczej, idąc z kimś do łóżka, podejmuje tę decyzję świadomie, czy robi to nieświadomie? Panie redaktorze, wszyscy byliśmy kiedyś młodzi i wiemy o tym, że popęd seksualny jest często silniejszy i wyłącza myślenie. Nie, to nas różni od świata zwierząt, że my jednak decyzję podejmujemy świadomie. Z młodymi ludźmi, które nie były zamierzone. I w wyniku tych stosunków zdarzają się ciąże, które nie są pożądane, chociażby względu na młody wiek matki. No takie jest życie. No, niech każdy tu z panów się uderzy was te piersi, jeżeli wam się nie zdarzyło w młodości, no gdzieś się pobudzić seksualnie, tylko dlatego, że obok stała młoda koleżanka ze szkoły średniej. Czyli przytulaliście, bawiliście się dobrze i tak dalej. Zdarzały się takie sytuacje. Zaraz, chce mi pan powiedzieć, że każdego takiego przytulenia były dzieci, czy niechciane ciąże? Czy w wyniku każdej takiej sytuacji ma się rodzić dziecko niechciane, czy niepożądane? Panie senatorze, ale to może wyjaśnijmy naszym widzom, czy też pańskim wyborcom, że z przytulania nie rodzą się dzieci. No z przytulania nie, ale ja jestem dojrzały w wieku. Ale generalnie, kiedy miałem kilkanaście lat, no to było przyjemne się gdzieś tam pocałować, przytulić z koleżanką z klasy. No i co, z tego dzieci się brały? Nie doszło do niechcianej ciąży, nie doszło do stosunku, ale mogły się takie sytuacje zdarzyć i się zdarzają. I co? I taka 16-17-letnia dziewczyna, panie która jest jeszcze uczennicą szkoły średniej, no ma rodzić dziecko, do którego jeszcze mentalnie, fizycznie może je urodzić, ale mentalnie jest chyba jeszcze troszkę za młoda. No nie wracajmy do takich państw murzyńskich i tak dalej, czy czasów średniowiecza, gdzie wydawano 12-13. Senator lewicy używał określenia tak rodzice chciały, albo na przykład Tajlandia, która sprzedawała córki po to, żeby rodzinę utrzymać bogatszym Europejczykom, też kilkunastoletnie. No nie tędy droga. Droga jest taka, że te młode osoby muszą decydować o tym, czy chcą mieć ciążę, czy to jest właściwy moment, czy nie. Dobra, ale wie pan, żeby zdecydować. A chwile słabości zdarzają się każdemu z nas. Ale to jeszcze raz dla przypomnienia, proszę państwa, bo ja widzę, że co niektórzy dalej wierzą w to, że bociany przynoszą dzieci, ewentualnie, że dzieci można znaleźć w kapuście. Nie. To tak jest tylko w bajce. Tego już wyrośliśmy. No to jak wyrośliśmy z tego, to super. Ja przypomnę, że do tego, żeby zajść w ciążę, potrzebne są dwie osoby. Mężczyzna i kobieta. To nas różni od świata zwierząt, że mamy umysł, którym się kierujemy, albo potrafimy się tym rozumem posługiwać, mówiąc wprost mózgiem, albo nie potrafimy. To chyba jest jasne, nie? No jasne, ale mózg jest wyłączany w efekcie silnego popędu seksualnego. No nieraz są te działania ponad nami. No dobra, to czy w takim razie pan, nie wiem, radny Lech, nie uważa, że każdy facet powinien podlegać wazektomii. I to z obowiązku. I to powinno być jego prawo. Takiej tematu nie było. No dlaczego nie? A nie mamy radnego Lecha. No to senator Skurkiewicz. Nie, prawa mężczyzn nie są ograniczone przez to, że nie podlegamy wazektomii. Nie, no panie redaktorze, oczywiście no, można popadać w jakieś skrajności, absurdy i tyle. No, to jest tak, że dlatego Bóg stworzył nas istotami myślącymi, żeby również podejmować świadome decyzje. Oczywiście zdarzają się sytuacje,
w przypływie uczuć, ale to są jednostkowe sytuacje. I tutaj, no, szanowni państwo, oczywiście jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem już dwukrotnie w tym programie. Aborcja to jest zabójstwo, to jest śmierć, to jest dramat niewinnego dziecka, niewinnej istoty, ale to jest również i dramat tej osoby, która tej aborcji dokonuje. I jeżeli dzisiaj można w jakikolwiek sposób to krytykować, bo przecież są środowiska lewicowe, które będą krytykowały to, to absolutnie proszę mieć świadomość, że no z tymi rzeczami no trudno jest polemizować, trudno jest dyskutować i o tym mówi wiele autorytetów. Mówił Jan Paweł II, mówi nauka społeczna Kościoła, wskazując również na poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I tutaj co do tego nie mam absolutnie najmniejszej wątpliwości. W mojej ocenie ta dyskusja jest prowadząca wyłącznie na mazowsze życia społecznego. Piotr Cieplucha. No tak zastanowiłem się nad tym, co powiedział przed chwilą pan redaktor, że no do tego, żeby pojawiły się dzieci, konieczna jest kobieta i mężczyzna. No. No ale według lewicy przecież to jest mowa nienawiści. Jak? No przecież mężczyzna też według lewicy, niektórych polityków lewicy, czy polityczek lewicy, jak to teraz używają feminatywów, mężczyzna również może zajść w ciążę. Także nie wiem, czy tutaj nie popełniamy daleko idących nadużyć. No nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale widać prawa biologii. Panie radny, ostrożnie, bo dzisiaj zapowiadał Bodnar, że będzie ustawa o mowie nienawiści, a to się wkomponowuje w mowę nienawiści. No więc właśnie, więc powinniśmy uważać, bo być może niedługo wszyscy znajdziemy się za kratkami za tego typu uwagi. Ale wracając już do kwestii poważnych, moim zdaniem prawa kobiet nie są w Polsce ograniczane i musimy pamiętać, że prawo, również prawo do decydowania o własnym organizmie jest ograniczane przez prawa i wolności innych osób. Jeżeli mamy nowe życie, nową osobę, która została poczęta, no to nie jest możliwe w imię wydumanych praw kobiet do aborcji pozbawianie życia osoby, która jeszcze się nie narodziła. Stąd warto pamiętać o tym wykluczeniu. Dzisiaj mamy już poluzowanie tych przepisów, chociażby jeżeli chodzi o tabletkę dzień po. Natomiast jeżeli wróci ten projekt, o którym mówił pan redaktor na początku pytania, aborcji już w tym wydłużonym okresie, to myślę, że to będzie kolejna przyczyna do zaczątek kolejnych sporów, które będą wewnątrz tej kolorowej koalicji. I w dalszym ciągu myślę, że nie uda się przekonać polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy jednak wywodzą się w większości z takich środowisk, które no, nie akceptują tego poglądu na prawo aborcyjne, które dzisiaj przez większość jednak tej koalicji jest reprezentowane. Większość koalicji, ale niewystarczającą większość do tego, żeby na szczęście ten projekt przegłosować. Jest radny Lech? Tak się upewniam. Oby był. Próbujemy się łączyć. Chwilę temu był, ale to dzisiaj chyba po waszej stronie są to problemy techniczne. Nie, no my problemów technicznych już panie... Ale mnie też wyrzucono bez mojego udziału, nie dopiero później. Nie. Proszę tak tego nie interpretować w żaden sposób. Znaczy to może być wina łącza. Ale to wie pan, od razu mówię, że jak pana wyrzuciliśmy, to tak od razu sztemp na nas spada. Czyli co? Nie, no Warszawa może być przeciążony internet dzisiaj. No Warszawa to takie szczęście. Sejm i Senat działa, więc... Tak. I prace idą pełną parą. W takim razie wątek aborcyjny mamy już zamknięty, czy nie? Czy jeszcze coś nowego w tej dyskusji? Jakiś głos może się pojawić? Pamiętam, że na razie jest ustawa nie o aborcji, tylko o karaniu za pomocnictwo w sprawie usunięcia ciąży osób, którymi rodzice pomagają. Więc nie ma tu mowy o żadnej rozszerzeniu prawa aborcyjnego. Ponieważ na biednego Kosiniaka Kamysza wylewają się pomyje i wylewają się inwektywy, choć nie wiem za co, powiem szczerze, tym bardziej, że PSL konsekwentnie od samego początku
twierdził to, co twierdził, że zachowa się tak, jak się zachowa, i tutaj raczej do PSL-u pretensji nikt nie powinien mieć. Ale już nawet tak delikatnie... Ja dziękuję paniom z PSL-u, które wszystkie poparły ten projekt. No szkoda, że w PSL-u jest tak mało posłanek kobiet. Wie pan, no... Ma pan prawo do tego, żeby dziękować. Ja no bo tylko cztery kobiety są. Gdyby było więcej, to by ten projekt przeszedł. I byłby pan zadowolony wówczas? Byłbym bardziej zadowolony niż jestem dzisiaj. Mhm. Proszę państwa, marny ze mnie katolik, ale to najłatwiej od siebie zacząć, później wtedy dyskusja przebiega zupełnie inaczej. To raz jeszcze podkreślę, marny ze mnie katolik. Ale trudno mi ogarnąć akurat taką sytuację, kiedy ktoś z jednej strony podnosi rękę za tym, żeby zabijać, po czym z drugiej strony idzie do Komunii Świętej. No, powiem szczerze, dla mnie to jest świętokradztwo. Panie senatorze, a pan jakby to interpretował? No ja powiem tak, a czy generalnie, że też pani do mnie, no że to właśnie katolicyzm pozwala na grzeszenie, na robienie, czynienie zła i później się wyspowiadanie. No ci, którzy nie chodzą do kościoła, mają z tym problem, jak coś zrobią źle, no to muszą żyć z tym dużo dłużej niż katolik, bo katolik się wyspowiada, dostanie rozgrzeszenie, jakieś tam zdrowaśki w zamian. No jest mu łatwiej żyć z tym, co zrobił źle. Nie, panie redaktorze, no, ale nie, no naprawdę, no wiem, że pan redaktor wprowadził ten temat, no ale to też trzeba mieć elementarną wiedzę, panie senatorze, odnośnie tego, jak... to odbywa się w kościele katolickim. No są grzechy, za które katolik nie otrzyma rozgrzeszenia i nawet jeżeli by się 1000 razy spowiadał, to tego rozgrzeszenia nie dostanie. I są grzechy, które wykluczają katolików ze wspólnoty. Więc proszę nie opowiadać, że ja pójdę, zamorduję kogoś, a później pójdę do konfesjonału. Nie, ale ja nie powiedziałem o zamordowaniu. Nie pójdę do konfesjonału, a ksiądz mi da rozgrzeszenie i każe mi odmówić dwie zdrowaśki. No absolutnie nie. No niech pan nie ironizuje, bo to jest absolutnie nieprofesjonalne i niepoważne. Ważne. Ja wiem, że na pewno w środowisku lewicowym to jest rzeczą normalną, że można szydzić z nas katolików, że można szydzić z nauki społecznej Kościoła, ale ja się z czymś takim nie zgadzam i protestuję przeciwko tego typu wypowiedziom. Są w Kościele katolickim i to katechizm Kościoła katolickiego jednoznacznie precyzuje, ale przede wszystkim dekalog, rzecz święta dla nas katolików, dekalog, nie zabijaj. I są sytuacje, kiedy katolik, nawet jeżeli dopuści się grzechu ciężkiego, grzechu śmiertelnego, to tego odpuszczenia tych win nie dostąpi. I to są rzeczy, które absolutnie nie powinny ulegać żadnej wątpliwości. Środowiska ateistyczne mogą tego nie akceptować, mogą prowadzić działania, ale my jako katolicy tego też nie akceptujemy. Poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest rzeczą, która jest niezbywalnym obszarem każdego człowieka. Niezależnie, czy on jest osobą wierzącą, czy jest ateistą, czy jest niewierzący. Absolutnie poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, bo za chwilę państwo zaczniecie się zastanawiać, a może tych po 65 roku życia trzeba poddawać eutanazji. I to obowiązkowej. Jeżeli nie mają rodziny, ja nie ma się kto nim opiekować, to może go wziąć i poddać eutanazji, bo jest obciążeniem dla systemu społecznego, bo jest obciążeniem dla nowoczesnego, wielki cudzysłów, społeczeństwa. No absolutnie nie, absolutnie nie. I absolutnie się z czymś takim nie zgadzam. Piotr Ciepluch. No są warunki dobrej spowiedzi. O tym jeszcze nie mówiliśmy, czyli żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie tam, gdzie... Zaczyna się od rachunku sumienia, jakby coś, możliwe. Jeśli chodzi o ścisłość. No tak, 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 ale to nie wymieniałem tego w takiej kolejności, ale myślę, że te warunki pan senator gdzieś pominął. I oczywiście no na ten aspekt też trzeba zwrócić uwagę, że ci parlamentarzyści, którzy są katolikami, no nie powinni głosować, nie powinni podnosić ręki za takimi projektami, za projektami, które w jakikolwiek sposób będą wspierały aborcję. Oczywiście to też nie jest tak, że same zmiany w przepisach w jedną bądź w drugą stronę całkowicie no, mogą doprowadzić, na przykład całkowity zakaz aborcji doprowadzi do tego, że nie będzie realizowana aborcja. No bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj w Polsce kradzież też jest penalizowana. Są kraje, gdzie nawet za kradzież grozi obcięcie ręki, a i tak no, te czyny są popełniane. To prawda, ale z drugiej strony, panie ministrze, gdybyśmy tak realnie popatrzyli na to wszystko, co otacza nas dookoła, to mamy sytuację taką. Niby nie ma legalnej narkomanii i jest utrudniony dostęp do narkotyków,
Niemniej jednak problem jest, do tego wszystkiego są różnego rodzaju programy rządowe zwalczania przeciwdziałania narkomanii. To kosztuje kupę kas. Gdyby to wziął, zalegalizował, to być może byłoby inaczej. Udawanie, że nie ma prostytucji, jest też co najmniej nadużyciem. Bo prostytucja była, jest i będzie. Tak? No, oczywiście, że tak, ale no to jest właśnie ten argument, który ja podnosiłem, że zmiany w przepisach nie zawsze oznaczają całkowite wyeliminowanie jakiegoś problemu, więc konieczna jest jeszcze praca u podstaw, praca z osobami, które z jakichś powodów chcą dopuścić się aborcji. Zresztą niezwykle trudne jest też zidentyfikowanie takich osób, zanim będą chciały właśnie taką decyzję podjąć. No to jest dosyć trudne, ale wydaje mi się, że w tej całej dyskusji gdzieś pomijamy również właśnie ten wątek, stąd chciałem po prostu na to zwrócić uwagę. No dobra, skoro mówimy o prawach kobiet, to i o prawa mężczyzn też warto byłoby zapytać. Jako mężczyźni, my dzisiaj mamy jakieś prawa szczególne, czy nie? No oczywiście, że nie, no, panie redaktorze, no jak też mamy prawa szczególne. Dziś jesteśmy na równi traktowani mężczyźni i kobiety. I tutaj w warstwie i społecznej, i politycznej, każdej jednej, jesteśmy traktowani na równi. I co do tego nie mam absolutnie wątpliwości. Oczywiście jest szereg obszarów, które jeszcze wciąż wymagają doprecyzowania, udoskonalenia, bo dla mnie jest rzeczą skandaliczną, choć coraz rzadziej się to zdarza, że na przykład kobiety są wynagradzane słabiej niż mężczyźni, czy mają na porównywalnych stanowiskach, mają niższe wynagrodzenie, uposażenie niż mężczyźni. To jest rzeczą absolutnie, która nie powinna mieć miejsca i chyba dzisiaj już coraz rzadziej, ale dzisiaj nie widzę, nie dostrzegam obszarów, w których kobiety są dyskryminowane albo mężczyźni są dyskryminowani. Ja w mojej rodzinie jestem jedynym mężczyzną, mam 4 córki, żonę, jest nas 6. Jestem w zdecydowanej mniejszości i mogę się czuć nieraz dyskryminowany przy podejmowaniu decyzji, ale to przecież na zasadzie demokracji. Panie senatorze, pan nie żartuje. U pana decyzje. W domu podobna demokracja, jak i w moim. Mam prawo mieć inne zdanie, ale zawsze demokratycznie jestem przegłosowany. Dokładnie tak jest. Panie senatorze, no to jakie uprawnienia większe mają faceci niż kobiety? Teraz do mnie pytanie, tak? Tak. Bo senatorów nas tu dwóch, czy dwoje. Można nie liczyć. Nie dwóch, na pewno dwóch. No, na pewno dwóch. Ja żarty specjalnie to powiedziałem. No generalnie powiem tak, znaczy ja jestem takim przykładem zarządzającego firmą, gdzie od 18 lat jest 7-godzinny dzień pracy dla wszystkich i kobiety zarabiają dokładnie tyle samo, co mężczyźni. A teraz tak trochę szerzej. No moim zdaniem jako słabsze istoty, bo my to mężczyźni jesteśmy słabszymi istotami, testosteron nas zabija. Żyjemy krócej, prawie tam około 7-8 lat, zależy na którą statystykę spojrzymy. Dłużej musimy pracować, bo legalnie, że możemy pójść na emeryturę dopiero w wieku 65 lat, kobiety w wieku 60. A więc można powiedzieć, że jesteśmy troszkę gorzej traktowani. Natomiast historycznie ciągle utrzymujemy jeszcze tą dominację we władzach różnych, w decydowaniu o tym, czy kobiety coś mogą, czy nie mogą i tak dalej. No i poważnie mówiąc, no prędzej czy później no te szanse nasze się wyrównają. No mam nadzieję też, że zdrowotność mężczyzn, będziemy dbali bardziej o siebie, bo kobiety bardziej dbają. No będziemy gonić kobiety w długowieczności. No i oby nam to się udało, dającej się przewidzieć perspektywie. Sam jestem tym zainteresowany. Rozumiem. Pan radny Lech, jest pan z nami czy nie? Dzień dobry, po raz kolejny. Tak, jestem tutaj z obrazem, jednak rzeczywiście są jakieś problemy, więc chciałbym się wypowiedzieć bardziej w tej wersji telefonicznej, bo słuchałem jednego pana senatora i drugiego pana senatora i okazuje się, że dyskutujemy, nie ma między nami kobiet, ale tak naprawdę to kobiety rzeczywiście mają dużo do powiedzenia, bo ja mam 3 córki, żonę, czyli 4:1. I tutaj, kolejny przykład i tutaj demokracji, senatorze Skurkiewicz. Tak. I tutaj i to pełnej. Demokracja, tak, demokracja jest wiadomo po której stronie. Ja tylko uzupełnię, mam 2 synów i 2 córki.
O, no to u pana senatora jest równowaga przynajmniej, ale tak na poważnie. W mojej ocenie w tej chwili sytuacja jest generalnie taka, że jest szczególnie w Polsce. Panie radny, zlituj się pan. Obrazu nie mamy, ale chociaż Polsce, nie dziwię. Jako z pierwszych opinii miały prawa wyborcze. Natomiast rzeczywiście pozostały pewne różnice, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie kariery zawodowej kobiet na tych najwyższych szczeblach, czyli członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządów największych firm. I tutaj ta różnica jest. Jest wyraźna różnica na rzecz mężczyzn, aczkolwiek to może się wiązać z wieloma aspektami, bo przecież wiadomo, jeżeli kobieta, i to jest poważny problem, decyduje się razem z małżonkiem na to, żeby mieć dzieci, to później trudno jest jej wejść w ten cykl w danej firmie, czy zawodowy awansu tej ścieżki zawodowej, awansu zawodowego. I tutaj rzeczywiście ta różnica jest. Wydaje mi się, że jednak musimy przede wszystkim na kwalifikacje zwracać uwagę, na zaangażowanie w pracy i w pewnym momencie, kiedy już kobieta ma większe możliwości realizacji w pracy, powinna być doceniana. I no i to jest właśnie ten seksizm, o którym wielokrotnie słyszę, bo to jest tak, bo w przypadku kobiety trzeba zwrócić uwagę na kwalifikacje. No ale przecież kobiety są bardziej wykształceni niż mężczyźni, mają co niektóre, a właściwie większość z nich siódmy zmysł, a do tego wszystkiego, proszę państwa, o ile tak, w przypadku kobiet mówimy o tym, że trzeba zwracać uwagę na ich kwalifikacje, o tyle w przypadku facetów, mężczyzn, rozumiem sama etykietka partyjno-polityczna i samo namaszczenie polityczne wystarczy w zupełności, tak? Panie redaktorze, tak to działa, no. Ale ja nie mówię o firmach związanych z politycznymi. Ja też nie mówię o firmach. No patrzę na przykład na skład rządu. Kobiet w tym rządzie mało. Skarbu państwa, tylko na wszystkie. Panie dyrektorze, no jednak jest coś takiego, o czym powiedział też pan senator Witkowski. Mamy więcej testosteronu jako mężczyźni. W związku z tym mocniej realizujemy się w takich działaniach, które wymagają wyzwania, walki na rynku, walki o klienta, bo mamy więcej tej energii generalnie. Tak? Ja mówię o generaliach, a nie o osobach wyjątkowych. Natomiast kobiety są bardziej analityczne, bardziej tutaj nie podchodzą wytrwale do pewnych spraw, są w stanie przez lata dochodzić do sukcesu, do osiągnięcia pewnych celów, które sobie postawiły. I tutaj te nasze cechy, no bo jednak nie jest tak, że rodzimy się równi. No chyba o tym wszyscy wiemy. Mamy specjalne swoje predyspozycje do pewnych działań, do pewnych wyzwań i musimy w sposób w miarę harmonijny starać się te wyzwania realizować. I tak jak wcześniej powiedziałem, kobiety, kiedy już to jedno ze swoich wyzwań, te, które chcą oczywiście podejmą, wychowają dzieci, powinny mieć możliwość takiej realizacji zawodowej jak mężczyźni po to, ażeby też i móc swój talent zdobyty także podczas tej pracy z dziećmi móc realizować. Jeżeli spojrzymy na szkoły, proszę państwa, no to jest dobra, bo tak możemy płynąć godzinami, a czasu niestety mamy niewiele. Dlaczego w takim razie w trosce o dobro kobiety, jej zdrowie i stan psychiczny i nie tylko, nie wprowadzić przepisu mówiącego o tym, że ze względu na to, że kobiety mają problemy sercowe na przykład, i nie chodzi mi tutaj o rozterki sercowe, ale problemy układu krążenia, dlaczego nie wprowadzić przepisu mówiącego o tym, że wszystkie kobiety mają bezpłatną pomoc stomatologiczną? Dlaczego? Panie redaktorze, generalnie bezpłatna pomoc stomatologiczna w pewnym zakresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest zapewniana. Nie, no nie wygłupiajmy się, jedynka, dwójka i trójka, Ale ja chciałbym skończyć, tak? Mhm. Ona
oficjalnie jest zapewniana, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tego nie ma, tak? I musimy, jeżeli mielibyśmy zapewnić taką pomoc stomatologiczną wszystkim dzieciom i mężczyznom, powinniśmy... A zaraz, ja powiedziałem o kobietach, o dzieciach i o mężczyznach nie wspominałem. Jeżeli nam naprawdę zależy na dobru kobiet, to zacznijmy od małych kroczków. Panie redaktor, dla mnie małym kroczkiem, jeżeli chodzi o opiekę stomatologiczną, jest zapewnienie opieki takiej dla dzieci i młodzieży w szkołach. I oczywiście kobiety tutaj są istotne i powinniśmy o nie dbać, ale pierwszym krokiem, jeśli chodzi o opiekę stomatologiczną, to jest zapewnienie takiej opieki w szkołach dla dzieciaków, tak jak to kiedyś było. I to były dobre rozwiązania. W tą stronę powinniśmy iść. A oczywiście w drugim kroku, jeżeli środków w Narodowym Funduszu Zdrowia wystarczy, także no nie wystarczy. Nie wystarczy, no, bo kasy w NFZ-cie nie ma, z tego co słyszymy. A do tego wszystkiego słyszymy też, że nie dojrze, że dzisiaj Szymon Hołownia mówił o tym, marszałek Sejmu, mówił o tym, że składka zdrowotna, że będą walczyć o jej obniżenia, to wszystko wskazuje na to, że jak tak dalej będzie szło, jak idzie, to nie dojrze, że nie będzie obniżenia tej składki zdrowotnej, to będzie jeszcze jej podwyższenie. Jest na przykład taki pomysł szalony. Panie radny, pan mnie nie zapewnia. Panie radny, pan mnie nie zapewnia, ponieważ zapewnienia są rzeczą złą. Ja lubię operować na konkretach, a konkretem jest na przykład ten, że chcecie jako rządzący opodatkować specjalnym podatkiem zdrowotnym właścicieli spółek. No i co pan na to? Powrócę. Jako przewodniczący Rady Społecznej ZOZU na Pradze Południe chciałem zapewnić, że dla osób dorosłych są bezpłatne usługi w naszym ZOZ-ie. Oczywiście w niewielkim stopniu, bo Narodowy Fundusz nie podpisuje większych tutaj umów nie tylko z naszym ZOZ-em. Natomiast jeśli chodzi o obniżenie stawki zdrowotnej, o której tutaj powiedział pan marszałek Sejmu. Oczywiście jest to kwestia dyskusyjna z jednej strony, ale z drugiej strony ta składka zdrowotna, która została wprowadzona przez Polski Ład, jest bardzo niesprawiedliwa. No to dlaczego do tej pory nie skończyliście z tą niesprawiedliwością? Obiecywaliście, że z nią skończycie. Ona częściowo została zmieniona. Nie, to nieprawda. W czym została częściowo zmieniona? W czym? Nie płaci się już podatku czy składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych, natomiast nie została zmieniona w sposób diametralny, taki jak postulowaliśmy też przed wyborami, gdyż jednak to przedsiębiorcy, ci, którzy stanowią to sedno każdej gospodarki europejskiej, czyli drobni przedsiębiorcy, są w nadwyraz dużym stopniu obciążani składką zdrowotną, składką na ZUS i tutaj powinniśmy dążyć, ażeby te składki zostały zmniejszone dla tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą przede wszystkim. Oni do tej pory nie mieli chociażby zwolnienia na czas urlopu. Czas urlopu. A teraz będą mieli? Sami wygospodarować. Ja mam nadzieję, że w tę stronę idziemy. I z tego, no co to ja pana muszę Donald zmartwić. Tak, przy nadziei pan będzie, zostanie. Będzie miesięczne zwolnienie dla prowadzących działalność jednogospodarczą. To będzie to jeszcze raz, proszę państwa. Panie radny, uwaga. Tak, żeby takie osoby mogły też odpocząć. Uwaga. Pan radny powtarza to ostatnie zdanie, bo przepraszam, ja się zacząłem śmiać idiotycznie, ale zaraz państwu wytłumaczę dlaczego. To co będzie miesięcznego? Panie radny. No, panie redaktorze, no, była zapowiedź, jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwolnienia z ZUS-u, to znaczy zwolnienia, możliwości zawieszenia. Tak, jeżeli nie pracuję, to nie powinienem takiej składki odprowadzać. Proszę państwa, to co pan radny chciał powiedzieć, to ja zakładam, że mówił o wakacjach ZUS-owskich. Nie o dobrowolnym ZUS-ie, jak było wcześniej zapowiadane, ale o wakacjach ZUS-owskich. Bo jeżeli chodzi o zawieszenie działalności... Wakacje ZUS-owskie. No,
Bo zawiesić działalność to pan może w każdej chwili. No, z tym nie ma żadnego problemu. Jeżeli pan nie zarabia albo wie, że nie będzie zarabiał, albo przymierza się pan do likwidacji działalności, to ma pan prawo zawiesić działalność i wówczas pan składek nie płaci. To już tak jest od lat. Tylko trzeba troszeczkę działalności poprowadzić, żeby wiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o wakacje ZUS-owskie, to jakbyśmy to powiedzieli... o, już wiem. Cytując Maćka Strzębosza z Rzeczpospolitej, bo zdaje się tam był jego artykuł, to jest propaganda dla tumanów albo dla matołów. To, co wybrzmiało w tej chwili. Nie ma żadnych wakacji od ZUS-u. Są wakacje, owszem, od tego, że nie zapłaci, powiedzmy, taki Klarenbach składki na swoje ubezpieczenie rentowo-emerytalne, natomiast składkę zdrowotną ma płacić. A my o składce zdrowotnej rozmawialiśmy. Także dajecie mi szansę zgromadzenia sobie mniej na potencjalną emeryturę, natomiast ze składki zdrowotnej w żaden sposób mnie nie zwalniacie. Robicie ze mnie tłuka. Panie redaktorze, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to jeżeli przebywamy także na wakacje i coś nam się, czego nikomu nie życzę, wydarzy, to składka zdrowotna też musi nas obejmować. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy możliwość zawieszenia składki emerytalnej, która jest dużo wyższa niż składka zdrowotna i taka możliwość jest. Jest to też przechylenie się w pewnym sensie do tych środowisk, do tych osób, które w ogóle chciałyby, ażeby składka zdrowotna była składką dobrowolną. Tutaj ja jestem przeciwny osobiście takiemu rozwiązaniu. Znając rozwiązania innych państw, no, i takie ułomności wszystkich nas, mało kto będzie oszczędzał na to, żeby na emeryturze mieć środki, za które będzie mógł funkcjonować. Tutaj jednak nawet przecież dobrze wiemy, że ta składka, którą w tej chwili płacimy, to jest składka na rzecz obecnych emerytów, tak? Generalnie to jest taka składka zdrowotna, to jest taki podatek nie zdrowotna, tylko emerytalna. To jest no nie, pewien system. Panie radny, nie, i jeszcze raz nie. Te środki wpływają na indywidualne konta, tak jest, panie radny. Tak jest. To, co se uścibolę, to będę miał na starość. Panie redaktorze, ale dobrze wiem. Chyba, że pan nie uzbiera tyle, że państwa od wielu lat dokładał i będzie dokładał. Dokładnie. A no właśnie, dziennikarze to już nie bywa. Tak, to prawda. No dobrze, panowie. Dziennikarzy, a u aktorów także. No i nie tylko u aktorów, bo u piosenkarzy też. I w ogóle w całym świecie artystycznym, zwanym powszechnie show biznesem. No chyba, że się ląduje na przykład na fotelu marszałka Sejmu. To może jest inaczej. 6 minut zostało nam do godziny 11. To błyskawicznie jeszcze jeden wątek, który mnie bardzo interesuje, ponieważ dziś jest ten czas graniczny, do którego prokuratura ma się wyjaić, czy podejmuje decyzję, czy nie. Adam Bodnar dziś, ten niezależny prokurator generalny i ten niezależny minister sprawiedliwości, acz kandydujący z list Koalicji Obywatelskiej i wcale nie z nadania politycznego, puchy utrzymujące, ale rozdzielone, nie? Bo miały być rozdzielone, to są rozdzielone, bo jest teraz niezawisły i niezależny. Jeden jak i drugi, w jednej osobie. To dzisiaj w RMF-ie mówił tak. Sąd przyznał, że nie można go było zatrzymać. Zwolnił go. Sąd przyznał, ale proszę zauważyć, to jest sąd pierwszej instancji. Dzisiaj mija termin na złożenie zażalenia. Zobaczymy, w jaki sposób do immunitetu posła Romanowskiego podejdzie sąd drugiej instancji. Myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące na to, że tutaj immunitet najzwyczajniej w świecie nie przysługuje. Czyli złożycie zażalenie? Znaczy, prokuratura złoży. Prokuratura złoży takie zażalenie. Mnie bardzo cieszą te głosy ekspertów i autorytetów prawniczych w ostatnich dniach, między innymi profesora Andrzeja Cola czy profesora Marka Safiana, którzy mówili, że w tej sytuacji immunitet nie przysługuje, że następuje coś w rodzaju takiej uzurpacji kompetencji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, ponieważ ten czyn nie ma
o który jest podejrzewany pan Romanowski, nie ma żadnego związku z jego działalnością w Radzie Europy. Panie profesorze, panie ministrze, ale pan ma pełną świadomość tego, że prawnicy w tej sprawie się różnią, także polscy prawnicy się różnią. Absolutnie, że mam zdanie, znaczy mam świadomość. Dobrze, ale ma pan też pewnie zdanie, a pana zdaniem to jest rzeczywiście tak, że immunitet Romanowskiego jest ważny, czy on nie obowiązywał i można go było dotrzymać? To znaczy immunitet obowiązywał w kontekście jego wykonywania jego funkcji w parlamencie krajowym. I została przeprowadzona cała procedura parlamentarna zdjęcia immunitetu, przegłosował to. Ale mówię oczywiście o immunitecie z Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jestem cały czas zdania, że tego immunitetu nie ma, że w tym przypadku ten immunitet jest wyinterpretowany nadmiernie z różnych, można powiedzieć, takich okulników, które funkcjonują w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, natomiast nie wynika z umowy międzynarodowej, czyli statutu Rady Europy, który Polskę wiąże. Krzyczeć powinienem i płakać, proszę państwa. Bodnar próbuje do polexitu doprowadzić. Piotr Cieplucha. No właśnie, tutaj mieliśmy z tego. No polexit, panie, wypisz, wymaluj. No jak, postanowienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Nic nieważne, nie stosujemy się do tego prawa. No to polexit. No i wniosek przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który był jednoznaczny i konkretny, konkretnie wskazywał, co należy zrobić, czyli respektować immunitet, który pan poseł, pan minister Marcin Romanowski posiada w związku z tym, że zasiada w Zgromadzeniu Parlamentarnym tego właśnie organu. Widać też zresztą rozdźwięk pomiędzy tym, co dzisiaj mówił Adam Bodnar, a co mówił marszałek Hołownia, który jednak no, z większą dozą takiego dystansu podchodzi do tego sporu prawniczego. Tak, i mówi, że we wrześniu jak przewodniczący zwoła, może w styczniu, że wtedy, że to jest niesprawiedliwe i tak dalej. No ale tak. Prawo jest prawem, a tutaj pikanterii jeszcze całej tej sytuacji dodaje fakt, że Adam Bodnar specjalizuje się w prawie międzynarodowym i nawet popełnił kilka artykułów naukowych na temat immunitetów, które przysługują w związku z pełnieniem funkcji w różnych gremiach. Ale wtedy nie pełnił takich funkcji, jakie pełni teraz, wie pan? I dziś, oczywiście, że tak. No i ten punkt widzenia zmienia się w związku z tym, kto jaką funkcję w danym momencie pełni. No, dzisiaj wiele razy padało słowo również z ust marszałka Hołowni o pokazywaniu środkowego palca i również przez pana radnego, który jest uczestnikiem naszego programu. Mnie się wydaje, że taki jeden wielki środkowy palec pokazało całe środowisko, które tworzy ten obecny rząd, a także publicyści, którzy wspierają obecną władzę w Polsce, właśnie tym międzynarodowym instytucjom, na które tak chętnie przez lata powoływali się. Ja się pytam, gdzie jest dzisiaj Komisja Wenecka? Przecież osoba, która posiadała immunitet w związku z zasiadaniem w gremium międzynarodowym, została w Polsce aresztowana, została rozebrana, o czym mówił chociażby pan mecenas Bartosz Lewandowski. Zresztą mamy jeszcze jedno nadużycie. W tym samym wywiadzie akurat tego fragmentu tutaj nie było. Adam Bodnar, ale również i marszałek Hołownia powiedzieli dzisiaj, że pan Marcin Romanowski jest podejrzanym. Wielu dziennikarzy z mediów mainstreamowych tak twierdzi, a to jest nieprawda. To jest powielanie też tego wpisu Donalda Tuska, który nazwał ministra Romanowskiego gangsterem. Dzisiaj pan Marcin Romanowski nie posiada statusu podejrzanego i wszelkie tego typu opinie są zbyt daleko idące i podejrzewam, że pan Marcin Romanowski będzie się zastanawiał, będzie rozważał podjęcie dalszych kroków prawnych w związku ze zniesławianiem. No, zdaje się, że takie kroki prawne zostały podjęte i o tym porozmawiamy. Panowie, wiem, że umawialiśmy się do 11, ale zróbmy taki numer. Po 11 dokończymy wątek. Co wy na to? Ja nie mogę, a tylko wypowiem się, bo ja wchodzi już do goście inne spotkanie. Powiem tylko tak, Rada Europy powstała między innymi z inicjatywy Związku Radzieckiego w 1949 roku. Nie ma nic wspólnego z Unią Europejską, więc Brexit nam na szczęście z tego tytułu nie grozi, a niech sąd rozstrzyga, co z tym dalej. Ja niestety przepraszam, ale muszę opuścić. Panie senatorze, no to puenta dla pana senatora Witkowskiego też, skoro takie przypomnienie, to przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny, który mamy w Polsce, powstał po to, żeby zalegalizować stan wojenny Jaruzelskiego. Też to może być. No. Powiem tak, w Stanach Zjednoczonych nie ma. Senator Skurkiewicz, rozumiem, zostaje, radny Lech zostaje. Chwileczkę po godzinie 11 się spotkamy, a 11 już na zegarze.